Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga Futsal na Podlasiu. Dziś porozmawiamy sobie głównie o tym, co działo się w miniony weekend i co wydarzy się w następny, a zatem raport ligowy. Bonito zdejmuje nóż z gardła, Futbalo nie przerywa czarnej pasy z drużyną LZS Dragon Bojano i pewne zwycięstwo Jagiellonii w Futsal Ekstraklasie. No i oczywiście na zakończenie tego raportu ligowego także o drużynie Jack Sparrow. Puszcza Hajnówka, ważny teraz dla drużyny z Hajnówki pierwszy mecz dwumeczu, awans do drugiej ligi. O tym wszystkim za chwilę, zostańcie z nami. Raport ligowy, jak zwykle w weekend trzy białostockie drużyny męskie rozgrywały swoje spotkania. Zaczniemy od meczu 23. kolejki Futsal Ekstraklasy. To prawda, na razie nie twoja działka, Kuba, ale oczywiście żywo się interesujemy tym, co dzieje się z udziałem naszych drużyn. Mecz z AZS-em Katowice, wysoka wygrana Jagiellonii 8-1, dwie bramki Neme, dwie Sandecki, jedna Lisowski, Skiepko, Taczak i Citko. Jesteś zaskoczony rozmiarami tego zwycięstwa, tym bardziej, że te pierwsze spotkanie pomiędzy drużynami Jagiellonii i AZS-u no nie zapowiadało nam aż tak pewnej wysokiej wygranej drużyny z Białegostoku. Myślę, że Jagiellonia w końcu zaczyna grać na miarę swojego potencjału, co może o tym świadczy ten wynik wysoki. Ja się spodziewałem, że Jagiellonia ten mecz wygra, że wygra go pewnie i zdecydowanie. Jednak no, dość wysokie zwycięstwo, które może lekko zaskakiwać. 8-1 to bardzo wysoko wygrana, no, może powiedzieć, że deklasacja drużyny z Katowic, ale tak, no, spodziewałem się wysokiego zwycięstwa i oby było tak dalej, to jest duża szansa na to, że Jagiellonię zobaczymy jeszcze w tym sezonie w fazie play-off. No tak, jest blisko, jest 9. miejsce w tabeli, Jagiellonia 26 punktów, 8. w tabeli Bochnia 28, 7. drużyna Red Dragons Pniewy 31 i 6. w tabeli drużyna Dremana Opole Komprachcice też 31, to wszystko jest cały czas w zasięgu, tym bardziej, że tych kolejek jeszcze do końca troszeczkę zostało. Teraz kolejne spotkanie ligowe to będzie spotkanie z AZS UW Darkom Wilanów 18 marca. Ten mecz Jagiellonia rozegra. AZS to taki niewygodny przeciwnik, mimo że w tabeli niezbyt wysoko. Bardzo specyficzny rywal, który gra zupełnie inaczej niż inne drużyny w tej lidze. Charyzmatyczny trener Maciej Karczyński, pozdrawiamy. Trener, ale mówię, inaczej ułożony taktycznie, troszkę inaczej grają, zwłaszcza w obronie. Troszkę inny pomysł jest na fazę atakowania tego zespołu i no, jak znam tutaj Ekstraklasę i pierwszą ligę, to jest chyba taki jedyny zespół, który gra w tym stylu. Jest to bardzo niewygodne, niby schematyczne i łatwe do przeczytania, ale jest to na tyle dobrze, mądrze poukładane, że ta drużyna wygrywa spotkania i na pewno Jagiellonię czeka trudny mecz, jednak myślę, że sobie spokojnie z tym rywalem poradzą. W pierwszym meczu oba zespoły zremisowały 3-3, bramki dla Jagiellonii, Neme 2 i Piotr Skiepko 1. Warto tutaj wspomnieć, że drużyna AZS-u no, gra tak w kratkę, bo wygrywa, za chwilę przegrywa, znów przegrywa i tak cały czas jest to przeplatane. Ciężko im złapać i serię złą, i serię dobrą. Ostatni mecz wygrany ku ucieszy pewnie też drużyny Jagiellonii, bo wygrany 5-2 z Red Dragons Pniewy, czyli teraz kolejna porażka. Wszyscy myślę, że trzymają tutaj kciuki, żeby AZS ten mecz przegrał, a Jagiellonia zrobiła kolejny krok ku fazie play-off i kibicujemy im i oby tak było. AZS tak na razie, patrząc na tabelę, w miarę bezpieczny, to jest 11 miejsce, 21 punktów, 7 punktów przewagi nad strefą spadkową, był przez moment nóż na gardle, jeśli chodzi o drużynę AZS-u, ale powoli te ostatnie zwycięstwa pozwoliły od tej strefy spadkowej się oddalić. To może być plusem, który przemawia za Jagiellonią, ten zdjęty nóż z gardła AZS-u? I tak i nie, ponieważ drużyna z AZS-u pewniejsza utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej może grać na większym takim przysłowiowym luzie. To dodaje skrzydeł, bo nie ma tej presji dodatkowej i zawodnicy mogą sobie pozwolić na większe zaangażowanie w grę ofensywną, na odważniejsze decyzje, więc myślę, że no nie będzie to dużym plusem Jagiellonii, aczkolwiek, tak jak mówię, no jakość drużyny Jagiellonii i to, jak zaczyna wyglądać ten klub i ta drużyna, cała otoczka, poziom sportowy, myślę, że pozwoli sięgnąć po 3 punkty w meczu z AZS-em. Nagrywamy ten dzisiejszy magazyn przed meczem jeszcze pucharowym, ten mecz pucharowy z Futsal Świecie Jagiellonii, bo rozmawialiśmy o lidze, pogadajmy teraz chwilę o pucharze.
Wynik pewnie wszyscy oglądający zobaczył już na planszy, Wojtek tam na montażu już będzie znał wynik, więc na pewno ten wynik się pojawi za chwilę na ekranie. Ale my sobie pogdybajmy, bo tego wyniku jeszcze nie znamy, jakim wynikiem i jaką różnicą bramkową zakończy się to spotkanie, Kuba. Postrzelajmy sobie chwilę. Świecz jest niewygodnym rywalem, dodatkowo gra z zespołem z wyższej ligi, więc dodatkowo pokłady gdzieś tam energii, ambicji. Myślę, że pełne trybuny w Świeciu. Także myślę, że Jagiellonia wygra, ale będzie to fajny, zacięty mecz, różnicą, nie wiem, 2-3 bramek, myślę, że nie więcej. To ja obstawiam plus 5, zobaczymy, kto z nas będzie bliżej. To tyle, jeśli chodzi o Jagiellonię, a my przechodzimy, bo jesteśmy przed treningiem futbolu, nie ukrywamy tego, nagrywamy ten odcinek. Przechodzimy do spraw pierwszoligowych i zacznijmy właśnie od futbolu. Ostatni mecz z LZS-em Dragon Bojano, zremisowany 1-1, bramka Kuby Konona. Można powiedzieć, że ten mecz taki trochę w bólach i trudach, bo tych sytuacji co prawda było z jednej i z drugiej strony, ale to tak wyglądało, że jeden i drugi zespół nie jest w stanie w tym meczu rozwinąć skrzydeł. Przede wszystkim dla nas, dla naszej drużyny, jest to bardzo niewygodny rywal, bo tak jak wszyscy wiedzą, jeszcze nigdy z nimi nie wygraliśmy. Tak, dotychczas. Myślę, że w tym meczu było zdecydowanie najbliżej. Bolą na pewno te sytuacje stuprocentowe, których nie wykorzystaliśmy, ale myślę, że bardziej boli nas ta stracona w bardzo niefrasobliwy sposób bramka na 1-1, bo gdyby nie ona, no to całkiem możliwe, że mecz zakończyłby się naszym zwycięstwem 1-0, takim dziwnym wynikiem, jeżeli chodzi o futsal. Ciężki rywal, niewygodny. Myślę, że wiele zespołów w naszej lidze potwierdzi tą opinię. I tak jak mówię, no mogliśmy wygrać, cieszylibyśmy się bardzo, ale ten remis też nie jest zły i musimy go szanować. Czy Norbert dzisiaj na treningu pierwsze 15 minut będzie klęczał na grochu z rękami w górze za te wyjście z bramki? Nie, no bez przesady. Norbert grał bardzo solidne zawody. Nie można powiedzieć, że broni źle. Po prostu no gdzieś niepotrzebny błąd. Te wyjście było takie, myślę, że nie do końca zaplanowane przez Norberta. Gdzieś też trochę myślę pecha, bo jeden z zawodników Bojan po prostu nie zdążył wrócić za naszą akcją ofensywną. Ale nie, no przystępujemy do normalnego treningu. Mówię, dobre zawody Norberta. Ten błąd, wiadomo, kosztował nas utraty punktów, ale też nas uratował przed tym, żeby tych punktów w ogóle nie było. Także nie mam jakichś większych pretensji o grę Norberta. Wiadomo, gdzieś ta bramka boli, błąd popełniony, ale jest okej. Okay. Teraz w weekend wyjazd do Lęborka, spotkanie w niedzielę o godzinie 17. Czego się możemy spodziewać po futbolu w Lęborku i jakiego wyniku ty jako trener drużyny oczekujesz? No, oczywiście chcielibyśmy zgarnąć pełną pulę i wrócić z 3 punktami do domu, jednak mimo tego, że Lęborg jest drużyną z dolnych rejonów tabeli, nikt w tej lidze się nie położy, każdy będzie chciał walczyć o 3 punkty. Oni też potrzebują tych punktów, żeby zapewnić sobie utrzymanie już i spokojną grę w tej końcówce sezonu. Także no, na pewno ciężki mecz nas czeka, ale mam nadzieję, że wrócimy zadowoleni. Kuba, dużo się ostatnio mówiło o sytuacji kadrowej w futbolu i kontuzje, i też już trawa się powoli zaczyna. Jak wygląda ta sytuacja przed meczem z Lęborkiem? Jesteś pełen optymizmu, że tę kadrę tak w miarę optymalnie, jakbyś chciał, uda się skompletować na wyjazd? Myślę, że skompletowanie optymalnej kadry w jakimkolwiek meczu do końca sezonu będzie niemożliwe. Jednak nasza sytuacja na końcówkę tej rundy wygląda zdecydowanie lepiej i mam nadzieję, że to wykorzystamy i przełoży też się na fajną zdobycz punktową. No by tak było. Kuba, przed meczem futbolu, tak się akurat szczęśliwie terminarz złożył, byłeś też na meczu Bonito Helios KS Futsal Piła i do tego meczu właśnie przechodzimy. Wygrana naszych białostockich kolegów 5-4. Jak ty z perspektywy trybun widziałeś to spotkanie? Znaczy, przede wszystkim trzeba pogratulować chłopakom z Bonito 3 punktów, które myślę, że mocno przybliżają ich do utrzymania w pierwszej lidze i występowania na zapleczu Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Także wielkie brawa dla nich i gratulacje. Sam mecz nie był, myślę, porywającym widowiskiem, mimo że zobaczyliśmy dużo bramek. Myślę, że było dużo nerwowości w poczynaniach jednej i drugiej drużyny, bo wiadomo, waga tego spotkania była dość spora.
No ale myślę, że tutaj zgodzą się ze mną sympatycy i sztab, i zawodnicy drużyny z Bognito, że styl, w jakim te trzy punkty zostały zdobyte, nie jest ważny, a najważniejsze właśnie jest dopisanie tych oczek. Wygrano 5-4, bramki Jakub Kozłowski, Aleksiej Władkiewicz, Damian Biliński, Bartosz Gołoszewski i Bartosz Łuckiewicz, a my teraz oddamy na chwilę głos Filipowi Dojlidzie, który o tym spotkaniu powie nam parę słów. No, serce biło mocniej. Dobrze, że ostatecznie jest zwycięstwo wyszarpane, wywalczone. Mówiłem przed tym spotkaniem, że trzy razy W, tak? Walczyć, wybiegać i wygrać. No i to się sprawdziło. No, nie było tutaj wielkiej wirtuozerii, ale było to, co jest solo futsalu, czyli ładne bramki z dystansu, walka. Myślę, że kibice na pewno wyszli stąd zadowoleni, jeśli chodzi o emocje. No, był nóż na gardle, dobrze, że zdjęliśmy go z siebie. Z tego, co wiem, to Mosina też przegrała, także odskakujemy od strefy spadkowej i nasza sytuacja się poprawia. No teraz gramy mecz z Bojano na wyjeździe, z którym odnieśliśmy zwycięstwo w pierwszej rundzie. Liczymy też na trzy punkty, bo nie ma co kalkulować, że ten rywal jest do pokonania, ten nie. Trzeba jak najszybciej zamknąć sprawę utrzymania i myśleć już o następnym sezonie tak naprawdę. To tyle Filip Dojlida. Teraz przed meczem Bognito wyzwanie, no bo wspomniany LZS Dragon Bojano na ten trudny teren drużyna Bognito pojedzie. Ona sobie lepiej radzi z zespołem Dragon Bojano, bo pierwszy mecz wygrana 5-3. Bramki wówczas Damian Bieliński, Mateusz Rogowski, Jakub Kozłowski, Mateusz Łabieniec i Mateusz Prolejko. Jest szansa na to, sądzisz, żeby drużyna Bognito powtórzyła ten wynik? No widziałaś, i tak jak wspomnieliśmy, Bognito w akcji, widziałaś drużynę LZS-u. Optymizm, pesymizm, czego możemy się spodziewać? Czy na pewno faworytem jest drużyna gospodarzy, wyżej w tabeli, bardziej doświadczeni zawodnicy, myślę, że też trochę więcej jakości w zespole Dragona. Jednak Bognito tym meczem złapało na pewno duży luz, duży oddech. Wygrali pierwsze spotkanie, więc też myślę, że to pozytywnie ich nakręci przed meczem w Bojano. I mają, myślę, szansę na to, żeby urwać punkty, punkt czy trzy. Myślę, że to jest na pewno w ich zasięgu. Zobaczymy. No, te pierwsze mecze zarówno i drużyny Bognito i wasz z Lęborkiem, no to powinny nam dawać jakiś tam delikatny handicap, bo futbalo wygrało 6-2 w Lęborku. Dwie bramki Damian Grabowski, po jednej Michał Osypiuk, tak, Hubert Stachurski, Jakub Konon i Maciej Stachelek. Wygrana właśnie w Białymstoku. Dobrze, poprawiasz mnie, jesteś czujny. Więc mamy nadzieję, że no, będziemy się cieszyć podwójnie w ten weekend. Trzymam kciuki, żeby wszystkie białostockie zespoły weekend wygrały i dopisały kolejne trzy oczka do swojego dorobku. I na zakończenie raportu ligowego porozmawiamy sobie o meczu barażowym, awans do drugiej ligi. Puszcza Hajnówka będzie reprezentować nas w tym dwumeczu, który jest zaplanowany. Przeciwnikiem będzie drużyna z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Tutaj jeszcze nie znamy, która z drużyn to będzie, ale tak jak w meczu pucharowym Jagiellonii, tak i tutaj zapewne na planszy Wojtek umieści przeciwnika drużyny Jack Sparrow Puszcza Hajnówka. Dwa potencjalne zespoły, Elite Futsal Team Ząbki, Mazur Karczew. Co możemy powiedzieć o tych zespołach? Futsal Team Ząbki, znasz trenera przede wszystkim. Jasne, Grzesiu Och, znajomy gdzieś tam z parkietów pierwszoligowych. Z AZS-u wcześniej, teraz również AZS z przerwą na Legię Warszawa. Bardzo fajny człowiek, myślę, że też fajny trener. Trzymam kciuki za drużynę Grzesia, znam go, kibicuję mu. Mam nadzieję, że to oni zagrają w finale. No ale w finale mam nadzieję, że ulegnie tutaj Puszczy Hajnówka i to oni będą grać w drugiej lidze za rok. W tym finale barażowym oczywiście przypomnimy pierwszy mecz, jeśli chodzi o Mazowsze. Wygrany 4-3 przez Elite Futsal Team Ząbki z Mazurem Karczew. Było to spotkanie wyjazdowe w momencie, w którym nagrywamy
ten dzisiejszy magazyn. Czekamy na wynik meczu rewanżowego, który rozegrany zostanie w Ząbkach. Kilka słów jeszcze w uzupełnieniu, Kuba, twojej wypowiedzi odnośnie drużyny Elite Futsal. Do tej pory 10 rozegranych spotkań w tym przepraszam, 11 oczywiście, 8 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka. Jeśli chodzi o tych zawodników z takim doświadczeniem ligowym oprócz trenera, to jeszcze są Rafał Polakowski, Buzurg Meriusupow i Mateusz Taradejna. Zawodnicy, którzy mają na swoim koncie występy w Legii Warszawa. Zatem widać, że tu troszeczkę jakości i doświadczenia w drużynie z Ząbek być powinno, tak jak wspomniałeś. Zobaczymy, myślę też, że parkiet zweryfikuje to, w jakiej dyspozycji aktualnie są ci zawodnicy. Także byłoby to był ciekawy mecz, już ten finałowy, jeżeli to ta drużyna awansuje dalej oczywiście i zagra z Puszczą. Ja liczę zawsze na dobre widowisko i zaangażowanie z obu stron, żeby pokazali fajny futsal. To jeszcze słów kilka o drużynie Mazura Karczew. 14 do tej pory rozegranych spotkań, 12 zwycięstw, 2 porażki, czyli też całkiem bardzo przyzwoity bilans. Zespół, który gra w czwartej lidze na trawie, z zawodników, którzy mają już jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o futsal, są to Karol Kopeć i bramkarz Emil Anusiewicz, zawodnicy Zdrowia Garwolni w poprzednim sezonie, między innymi, a kilku zawodników tych młodszych, którzy grają w drużynie Mazura, doświadczenie zbierało w rozgrywkach młodzieżowych mistrzostw Polski do lat 19, zatem no, zobaczymy, czy po tym krótkim resume, jeśli chodzi o zespoły z mazowieckiego ZPN-u, jak uważasz, jak stoją szanse drużyny Puszczy w tym dwumeczu o awans? Myślę, że drużyna z Puszczy nie będzie faworytem, jeżeli chodzi o ten finałowy mecz, dwumecz, tak? O awans do drugiej ligi. Jednak tak jak mówię, no wszystko weryfikuje parkiet i mam nadzieję, że sobie poradzą i uda im się zwyciężyć. Pierwsze spotkanie 19 marca o godzinie 18, spotkanie na wyjeździe. Nie wiemy, czy w Ząbkach, czy w Karczewie to spotkanie się odbędzie, ale chyba jakiegoś większego znaczenia to raczej Kuba mieć nie będzie. Ale skoro jest to mecz wyjazdowy, to porozmawiajmy troszkę o tym handicapie własnego boiska. Czy w przypadku takich drużyn półprofesjonalnych, amatorskich drużyn, które walczą awans do drugiej ligi, ten własny parkiet twoim zdaniem może być dodatkowym atutem, że ten pierwszy mecz właśnie jest rozgrywany na Mazowszu? To, że jest rozgrywany pierwszy mecz, myślę, że to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma podróż, jaka jest do przejechania i zarówno jedni i drudzy tą samą podróż będą musieli odbyć, a kto pojedzie pierwszy, to myślę, że nie ma to większego znaczenia, jeżeli chodzi o końcowy wynik spotkań. No zobaczymy, jak sobie w pierwszym spotkaniu poradzi drużyna Jack Sparrow Puszcza Hajnówka. Mecz rewanżowy, oczywiście 25 bądź 26, tutaj też nie znamy jeszcze tego terminu. Chcieliśmy podpytać Adama Lange, trenera Puszczy, pozdrawiamy serdecznie, miał być dzisiaj naszym gościem, niestety sprawy rodzinne nie pozwoliły mu dzisiaj stanąć przed kamerą z nami. Trzymamy kciuki za Puszczę. Jasne. No właśnie. I tym akcentem też kończymy raport ligowy, a tym samym też nasz dzisiejszy program, bo on w całości zbudowany właśnie o ten raport ligowy. Bądźcie z nami, oglądajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.